wejściem, ale już wszystko ok. I mam taką prośbę. Będziemy po głowie prosili o modlitwę taką wiernych. Można już sobie teraz przygotować teksty, które wezwanie, prośby, dziękczynienia, a w duszy tak na gorąco to zawsze jest stres, coś powiedzieć, nie powiedzieć. Gdyby ktoś miał taki głos wewnętrzny, na przykład głos proroctwa, coś by chciał tutaj do naszej wspólnoty przekazać, to też proszę powiedzieć. Na przykład no, obraz taki, ja miałem kiedyś coś takiego, głos, powiedz wszystkim, cóż masz, czego byś nie otrzymał. I mówię do, tak do Pana Boga, ale nie, co ja będę się odzywał, tak tyle miejsca. I to dzisiaj, i miesiąc minął, ciągle mi się, czemuś tego nie powiedział. I to jak ktoś poczuje wewnętrznie taki głos, to proszę powiedzieć na głos, tak, dla wspólnoty. I jeszcze taka prośba na przyszłą środę. Każdy z nas ma jakieś ulubione książki o literaturę duchową, może z Pisma Świętego. Chodzi o jakieś cytaty, które chcielibyście się Państwo z nami podzielić. Coś ulubionego. To proszę przynieść taki cytat, czy tak też modlitwę wiernych na przyszłą środę, żeby to tym przeżyciem duchowym podzielić się z pozostałym. A za chwilę zaśpiewamy do Ducha Świętego. Nie.
nauczyła mnie, jak się przygotować do święta Bożego Narodzenia. Widziałam ją dziś bez dzieciątka Jezus. Powiedziała mi: córko moja, staraj się o cichość i pokorę, a Ty Jezus, który ustawicznie mieszka w sercu Twoim, mógł wypocząć. Zadowolę go w sercu swoim. Thank you.
uwielbiać. Twoje miłosierdzie wyraziło się już w Twoim przyjściu do nas. I wciąż objawiasz nam swą chwałę, gdy rodzisz się w naszych sercach. Panie Jezu Chryste, uwielbiamy Ciebie, który dla nas, dla naszego zbawienia jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Pragniesz nas. Pragniesz naszej miłości, naszego zbawienia i wiecznego szczęścia. Uwielbiamy Cię, Jezu, za tę miłość, którą nas ogarniasz, która promieniuje z Najświętszej Hostii. Przyjmij, Panie, naszą modlitwę uwielbienia. Niech ona przyniesie Ci chwałę, a nas uczyni gotowymi na Twoje przyjście. Będziemy powtarzać, uwielbiamy i kochamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie, za to, że przyszedłeś do nas jako małe dziecko i w ten sposób pokazałeś nam, że Ciebie nie należy się lękać, ale przytulać do swego serca. Uwielbiamy i kochamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie, za dar Matki Niepokalanej, która jest dla nas najlepszym wzorem i przewodniczką na drogach adwentowego oczekiwania. Uwielbiamy i kochamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie, za tych wszystkich, którzy wraz z nami wiernie wyznają swoją miłość do Ciebie przez proste życie sakramentalne. Uwielbiamy i kochamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie, za ludzi chorych i cierpiących, którzy przez swoją wielką cierpliwość wobec trudnych okoliczności życia stają się przykładem zawierzenia. Uwielbiamy i kochamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie, za dar minionego roku miłosierdzia, który jest dla nas całego zbolałego okrzenia świata z wielką łaską. Uwielbiamy i kochamy Cię, Panie. Uwielbiamy Pana Boga teraz w takiej modlitwie spontanicznej. Każdy na pewno ma za co uwielbiać Pana Boga. Odważmy się i każdy powie, a my wszyscy powtórzymy modlitwę uwielbienia. Zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus, który nas krwią swoją odkupił, dla Ciebie, Jezus, Tobą mamy. Uwielbiamy Cię, Panie, uwielbiam Cię, Panie, za dar życia, za rodzinę, którą miałeś, miejsce, w którym mieszka, pracę, którą pracowałem. Uwielbiamy Cię, Panie, Panie. Uwielbiam Cię, Panie, za to, że dałeś mi tak wspaniałych rodziców. Uwielbiamy i kochamy Cię, Panie.
zszedłeś z wysokiego nieba, stałeś się jednym z nas i umarłeś za nas na krzyżu. Uwielbiamy i kochamy Cię, Panie. Thank you.
módlmy się teraz z dziesiątką Rzece Świętego, aby Matka Boża te wszystkie nasze prośby, które mamy w sercu, zaniosła do Pana Boga i przewidła w swego Syna. Rozważajmy tajemnicę nawiedzenia świętej Elżbiety. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od
pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Już wielki czas,
aby w nas biło Twoje serce, a nie nasze, które tak źle bije. Daj nam Twoje serce, aby kochać naszego Ojca. Daj nam Twoje serce, aby kochać Maryję, naszą Matkę. Daj nam Twoje serce, aby kochać ludzi, Twoich braci. Daj nam Twoje tchnienie do modlitwy z głębin, do modlitwy, której Ty jesteś natchnieniem, która rodzi się w nas, która tęskni za pełnią Pana i woła o Twój powrót.
ktoś pozostał zaśpiewać na łapie. Ten, który przygotowywał drogę.
pyta teraz, czy Ty jesteś Mesjaszem. Czyli przyszło na Jego serce zwątpienie. Dlatego Chrystus mówi, popatrz na dzieła. Co się dzieje? Popatrzcie na dzieła, mówi do uczniów. Niewidomi odzyskują wzrok. Głusi słyszą. Trędowaci stają się oczyszczeni. Zmarli, z martwych wstają. To są znaki nadchodzącego Mesjasza. I dlatego na zakończenie tej Ewangelii słyszymy: błogosławiony, czyli szczęśliwy ten, który nie zwątpi, jego serce jest stałe. To były słowa skierowane do Niego, ale też skierowane są do każdego z nas, bo łatwo jest wierzyć w Boga, w Jezusa Chrystusa, w Trójce Trójce Świętą, wtedy, kiedy wszystko się układa. Jest pięknie, ładnie. Ale kiedy przychodzi choroba, ból, cierpienie, doświadczenie wiary, wtedy tak naprawdę się wzmocni i człowiek wyjdzie z tego jeszcze silniejszy, jeszcze bardziej umocniony wiarą, albo zwątpi i upadnie. I będzie błagał o modlitwę tych, którzy są we wspólnocie, żeby mu się podnieść. Teraz prośmy błogosławieństwo. Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.